Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi wiele inwestycji, które przyczyniają się do poprawy warunków studiowania. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej rozpoczęła rekrutację na 17 kierunków studiów. W ciągu ostatnich lat zdecydowanie poprawiły się na uczelni warunki studiowania. Od jesieni ubiegłego roku studenci korzystają z 4 nowoczesnych sal audiowizualnych. Już w październiku zostanie oddana wielka, piękna aula. Akademia zyska też nowoczesną, piękną bibliotekę z wygodną czytelnią. Tu znajdujemy się akurat w pomieszczeniach nowoczesnej biblioteki, którą chcemy już w październiku oddać dla naszych studentów. Biblioteki, która przede wszystkim dwukrotnie zwiększy możliwości korzystania przez naszych studentów, a także przez osoby z zewnątrz, z naszych zasobów bibliotecznych. Przenosimy bibliotekę z dotychczas istniejących budynków. To są jeszcze, patrząc historycznie, budynki powojskowe, koszarowe dawne. Oczywiście po przestrzeniach pobibliotecznych stworzone zostanie całe piętro, bo taki moduł będzie zwolniony, dla Wydziału Humanistyczno-Społecznego. No jest to wydział, który od 10 lat funkcjonuje na naszej uczelni, no i najwyższa pora, żeby miał odpowiednie warunki, tym bardziej, że kształci około 2000 studentów, tym bardziej zależy nam na tym, żeby w bardzo dobrych warunkach to kształcenie mogło się dalej odbywać. Pełną parą ekipy budowlane rozpoczęły pracę we wnętrzach nowej siedziby dla Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. Na przełomie marca i kwietnia zakończyło się stawianie budynku. Obecnie ekipy montażowe układają kolejne instalacje. Inwestycja została rozpoczęta w maju ubiegłego roku. Studenci i pracownicy pojawią się w gmachu na zajęciach na początku kolejnego roku akademickiego 2012-2013. Budynek C, ta budowa musi szybko przebiegać, dlatego że to jest projekt europejski. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia i w 2012 roku ten budynek musimy oddać do dyspozycji. A poza tym zależy też nam na tym, żeby jeden z wydziałów, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, ściągnąć tutaj do kampusu z placu fabrycznego. Koszt budowy pochłonie ponad 13,5 miliona złotych, z czego ponad 11,5 miliona pochodzi z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na 3,5 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni użytkowej nowego gmachu znajdą się 4 nowe sale dydaktyczne i 21 laboratoriów. Zakończyła się także budowa windy w drugim pod względem wielkości budynku dydaktycznym ATH w kampusie akademickim na Błoniach. Urządzenie poprawiło dostęp do sal wykładowych przede wszystkim studentom niepełnosprawnym. Całość inwestycji kosztowała 400 tysięcy złotych i została sfinansowana z projektu Sprężyna Kariery w ramach unijnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Po 4 miliony złotych na 2 laboratoria przyznały Akademii Techniczno-Humanistycznej władze samorządowe województwa śląskiego. Laboratoria badawcze pozwolą na rozwinięcie współpracy uczelni z zakładami przemysłowymi. W przyszłym roku również na terenie kampusu będziemy budowali tak zwane laboratoria modułowe. To są niskie hale laboratoryjne przeznaczone dla tak zwanych technologii innowacyjnych. Czyli nie koniecznie to musi być dydaktyka, ale ponieważ nasze ambicje są akademickie, jesteśmy uczelnią akademicką, ambicje są uniwersyteckie, no musimy też również nacisk kłaść na kwestie naukowe. Po to te laboratoria będą budowane. Oczywiście w przyszłości studenci również będą z nich mogli korzystać. Akademii udało się także uporządkować sprawy własnościowe gruntów. Przy ulicy Kustronia od 30 paru lat Akademia miała swoje, wcześniej Politechnika Łódzka, swoje obiekty. Prowadziliśmy tam przede wszystkim kierunki związane z budową maszyn. Natomiast po pewnych zmianach formalno-prawnych przyszedł taki czas, że należało uregulować sprawy własnościowe również. Nasz wniosek o przekazanie tych terenów na własność Akademii w formie darowizny został pozytywnie rozpatrzony przez wojewodę śląskiego i przekazane to zostało decyzją wojewody Akademii Techniczno-Humanistycznej. Planujemy tam stworzyć Centrum Innowacyjności i przede wszystkim z prawdziwego zdarzenia Inkubator Przedsiębiorczości. Będzie to taki przyczółek przed głównym kampusem, ponieważ to jest na trasie na Szczyrk, więc osoby jadące na kampus ATH pierwsze zetkną się z Kustronia, czyli z obiektami przy ulicy Kustronia, a następnie wjadą na główny kampus.